Kajaki na wodę, wiosła w ręce, ruszył kajakowy sezon. Sezon, podczas którego łatwo o tragedię, dlatego służby muszą być przygotowane na najgorsze. W Drawieńskim Parku Narodowym już po próbie generalnej. Bartosz Łużwiński. Drawieński Park Narodowy dzięki wyjątkowej przyrodzie jest bastionem miłośników spływów kajakowych, często tych ekstremalnych. Płyniemy i zaraz musimy się nachylać na przykład tak, że w sumie musimy się wsuwać w kajak, bo inaczej się nie przepłynie. Kłody stoją, to trzeba po prostu w błoto, nieważne, że pod ten, to trzeba przenosić kajak i trzeba jakoś dawać radę. Ale tym razem dwóch młodych kajakarzy rady nie dało. Ten jeden chłopak traci przytomność. Drugi ze złamaną nogą utknął na środku rzeki. Silny nurt z każdą minutą coraz bardziej utrudnia mu utrzymanie się na powierzchni. W końcu przybywa pomoc. Ratownicy reanimują jednego z mężczyzn. Strażacy ruszają na odsiecz drugiemu. Po kilku minutach udaje się go wyciągnąć na brzeg. Jest trudny dojazd, jest to sytuacja odbywająca się na rzece i niestety wywiad dyspozytora na pewno był o wiele dłuższy. Bo bardzo często, gdy dochodzi do takiego wypadku, turyści nie potrafią podać dokładnego miejsca, a czas jest tu najważniejszy. To były tylko ćwiczenia, tym razem wszystko się udało. Mamy nadzieję, że przeprowadzenie takiej akcji umożliwi łatwiejsze współdziałanie w rzeczywistości, w realnych sytuacjach. A takich wypadków na Drawie nie brakuje, szczególnie na tym odcinku z Drawna do Bogdanki, gdzie nurt rzeki jest tak silny jak w górach. A turyści tę trasę chętnie wybierają, mimo licznych ostrzeżeń. Przecenianie swoich sił i możliwości. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że odcinek właśnie tutaj stąd, poniżej, jest bardzo trudny. Podstawa to kapok, przydaje się też kask. Ale jak mówią doświadczeni kajakarze, to jest jak z jazdą samochodem. Potrzebna jest też wyobraźnia, a tej, podobnie jak wielu kierowcom, brakuje. No niesamowite pijaństwo, tak? No zdarza się, no piją ludzie. A często na pomoc jest już wtedy za późno. Drawno, Bartosz Łużwiński.